Święty Józefie, wsłuchany w Boga. Tak. To jest mądrość, istota mądrości, słuchać Boga. Czy może być coś większego ponad słuchanie Boga? Czy można się kimś bardziej ubogacić, jak Bogiem? Czy można dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, o świecie, niż słuchając Boga? Dzisiaj, w dobie takiego materializmu praktycznego, w dobie takiej gonitwy, wyścigu szczurów, to zasłuchanie w Boga może gdzieś być zagłuszane, schodzić na dalszy plan, także w życiu rodzinnym. Pamiętam, jak mały Roman Branszteter uczył się przez ojca, przez nauczyciela także uczył się czytać Biblię, wychowany jako ortodoksyjny Żyd. Uczył się y, czytać pismo i mówił: Tato, ja nie rozumiem, co czytam. A ojciec, nauczyciel, też mówili do niego: To nie ma znaczenia, że nie rozumiesz, ważne, żebyś pamiętał. Zrozumienie przyjdziesz czasem. Trzeba wsłuchiwać się w Słowo Boże, w jego rytm i to, co podaje Kościół żeby uczyć się Słowa Bożego, żeby czytać je jak najczęściej, żeby to Słowo Boże wlewało się do naszych serc. Znawcy, także bibliści mówią, że trzeba czytać głośno i że warto w naszej kulturze chrześcijańskiej zacząć od Nowego Testamentu, ponieważ chrześcijaństwo czci osobę, osobę Chrystusa, a cały Stary Testament zapowiada przyjście Chrystusa. I prawo, i prorocy, i te wszystkie wydarzenia, i te lamentacje, i psalmy to wszystko zmierza ku objawieniu się Boga. I kiedy przeczytamy Nowy Testament, to dotrze do nas, zrozumiemy to, że chrześcijaństwo jest religią, która czci osobę, żywą osobę z martwych I będzie nam łatwiej po takiej lekturze Nowego Testamentu. Przejść do lektury ksiąg, które są dla nas trudne i oddalone także kulturowo, mentalnie, i bardziej będziemy mogli je zrozumieć, i czytać głośno, i czytać codziennie, choćby jeden rozdział. Oto wsłuchanie się w Boga. Może dzisiaj ten święty Józef wszystkim mężczyznom, mężom, ojcom, kobietom, żonom, matkom przypomina o systematycznej lekturze Pisma Świętego bo z pustego Salomon nie naleje człowiek ma jakąś mądrość ale wszystko co mamy od boga pochodzi nawet jedno uderzenie naszego serca jest łaską wdech i wydech jest łaską wszystko jest łaską teresa z lizie to przypominała tutaj gras wszystko jest łaską dlatego warto słuchać boga myślę że święty józef nas dzisiaj zaprasza Wręcz prosi o systematyczną lekturę Pisma Świętego. Tak umacniamy bycie mężczyzną, mężem, Ojcem. Oto y, piękna wskazówka być wsłuchanym w Boga. Może pytanie takie, które się rodzi: w co jestem wsłuchany? Kogo słucham? Za kim idę? Co jest treścią, którą zbieram ze świata? Jaką treścią jestem przeniknięty? Kogo słucham? Święty Józefie, wsłuchany w Boga, opiekuj się nami.